Serdecznie witam na naszym pierwszym spotkaniu, pierwszym wykładzie. Będzie poświęcony roli mistrza w kulturze Zachodu. Jeżeli bowiem cykl, którym się będziemy zajmować, nosi tytuł ogólnie Akademickie spotkania z mistrzami, to warto byłoby właśnie zastanowić się nad rolą mistrza w kulturze, a zwłaszcza w kulturze zachodniej. Musimy bowiem sobie uświadomić, że kultura jest sposobem bycia człowiekiem. I wówczas powstają takie pytania, w jaki sposób człowiek wchodzi w kulturę, w jaki sposób ją tworzy i w jaki sposób ją przekazuje dalej. Bo człowiek, przychodząc na świat, nie posiada kultury. Jest naturą, ale taką naturą, która z jednej strony nie jest sama w stanie rozwinąć się i osiągnąć swoich celów, a z drugiej strony, potrzebując właśnie kultury jako dopełnienia swojej natury, potrzebuje innych ludzi, bo człowiek sam z siebie tej kultury nie zdobywa. I dlatego właśnie pojawia się ten problem, to pytanie, czy i jaką rolę odgrywa mistrz w zdobyciu kultury, w jej tworzeniu i przekazywaniu. Dzisiaj jest to problem dlatego ważny i aktualny, ponieważ odchodzi się od mistrza, odchodzi się od nauczyciela i człowiek, zwłaszcza młody człowiek, którego nazywamy uczniem, jest skazany albo na kogoś, kogo nazywa partnerem i w tym momencie takim partnerem jest nauczyciel, ale on jest partnerem, czyli jest kolegą, a z drugiej strony próbuje się nawet tego ucznia pozostawić samemu sobie. I jakie są efekty właśnie odejścia od tego wzoru, jaki przekazała nam kultura europejska, odejścia od mistrza i nauczyciela, którzy pomagaliby człowiekowi, młodemu człowiekowi od najmłodszych lat wchodzić w dziedzictwo kultury, tworzyć ją i przekazywać dalej. To są te podstawowe pytania, jakie musimy zadać po to, żeby zrozumieć wagę problemu, właśnie roli mistrza w kulturze Zachodu, bo jak się okaże, ta relacja mistrz-uczeń pojawia się w innych kulturach czy cywilizacjach, ale ona ma też i inne znaczenie. Natomiast dzisiaj to, co nazywa się kulturą zachodnią, odchodzi od wypracowanej przez wieki tradycji właśnie bardzo ważnego udziału mistrza w przekazywaniu kultury. I tym się zajmiemy. Spróbujmy może najpierw wyjaśnić te podstawowe pojęcia, jakie pojawiają się w tytule wykładu, mianowicie mistrz i kultura. Zacznijmy od kultury. Otóż słowo kultura pochodzi z języka łacińskiego. To jest colo colere, czyli uprawiać. Pierwotne znaczenie słowa kultura było związane z agrikulturą czy agrokulturą, bo jak pamiętamy, Rzymianie byli nie tylko wielkimi politykami czy żołnierzami, ale najpierw byli to przede wszystkim rolnicy. I stąd słowa, nawet abstrakcyjne, jakimi dziś posługujemy się w różnych językach europejskich, w tym również w języku polskim, a jakie przeszły do nas z łaciny, te słowa pierwotnie miały znaczenie bardzo konkretne. I takim słowem jest właśnie słowo kultura. Kultura oznacza uprawę ziemi, a wtórnie, na drodze pewnej analogii, zaczęto wiązać słowo kultura również z uprawą duszy i takie znaczenie temu słowu przypisał w jednym ze swoich dzieł, to były Rozmowy tuskulańskie w Tusculum. Cyceron miał swoją willę, jedną z wielu willi, chyba z 11 albo 12 willi posiadał, bardzo pięknych. Otóż prowadził takie rozmowy i dzieło napisane pod tytułem Rozmowy tuskulańskie poświęcone było właśnie rozumieniu kultury w tym nowym znaczeniu, kiedy jest to nie tylko uprawa ziemi, ale również uprawa ludzkiej duszy, co dokładnie oznaczało w przypadku Cycerona, który był stoikiem, oznaczało wychowanie moralne. Stąd też filozofia traktowana była jako etyka i zadaniem kultury było, stąd właśnie brało się to porównanie, było
przygotowanie gleby, czyli ludzkiej duszy, do tego, żeby wydała zdrowe owoce, a do tego potrzebne jest choćby wyplenienie różnych chwastów, czyli wad. Takie właśnie rozumienie kultury podał Nowe, podał Cyceron i ono przyjęło się dopiero w renesansie, bo w okresie średniowiecznym kulturę łączono przede wszystkim z tak zwanym kultem religijnym, a nie kulturą jako taką. A więc kultura jest to uprawa ludzkiej duszy, a dokładniej mówiąc jest to uprawa całego człowieka, bo jak już mówiliśmy, okazuje się, że człowiek przychodząc na świat i pod względem intelektualnym, ale również psychicznym czy cielesnym, człowiek jest niedorozwinięty, człowiek nie potrafi ani chodzić, ani myśleć, ani śpiewać, ani tańczyć, ani pisać, ani rozmawiać, nie potrafi nic tego wszystkiego, co nazywamy kulturą, tego właśnie trzeba go nauczyć. W takiej perspektywie już filozoficznej mówimy o, że na kulturę składają się cztery dziedziny. I pierwsza dziedzina to jest teoria, czyli poznanie teoretyczne, poznanie naukowe. Druga dziedzina to jest praxis, to są terminy greckie i teoria i praxis. Praxis to jest ludzkie postępowanie moralne. Trzecia dziedzina to jest wytwarzanie, poiesis. I czwarta wreszcie to jest religia. To są podstawowe dziedziny kultury, czyli to są te sfery życia osobowego, sfery życia ludzkiego, które muszą być odpowiednio rozwinięte, gdzie w punkcie wyjścia mamy ludzką naturę, bo człowiek z natury chciałby poznawać, chciałby chodzić, chciałby tworzyć, chciałby oglądać piękne obrazy czy rzeźby. Człowiek z natury chce się modlić, ale właśnie z natury tego nie potrafi. Trzeba go tego wszystkiego nauczyć. I zadaniem kultury jest właśnie rozwój ludzkiej natury po to, żeby mogła osiągnąć swoją doskonałość. Mamy wobec tego cztery dziedziny kultury. Pierwsza to jest teoria, która obejmuje poznanie naukowe i celem teorii jest prawda. Druga dziedzina to ludzkie postępowanie moralne, którego celem jest dobro, praxis. Trzecia dziedzina to wytwarzanie, poiesis i celem jest piękno, a wreszcie czwarta dziedzina, religia, która zawiera odniesienie do Boga i celem jest świętość. Mamy te cztery dziedziny kultury. Spróbujmy pokrótce je scharakteryzować. Jeśli chodzi o teorię, poznanie naukowe, to możemy wymienić różne typy nauk. Pierwsze to będą tak zwane nauki szczegółowe, a wśród nich nauki ścisłe, takie jak matematyka, fizyka czy chemia, oraz nauki humanistyczne, takie jak socjologia czy psychologia. Potem mamy nauki filozoficzne, a wśród nich na przykład metafizykę czy antropologię filozoficzną i wreszcie nauki teologiczne, gdzie musimy odróżnić tak zwaną teologię naturalną, czyli naukę o Bogu, ale taką, że posługujemy się wyłącznie naszym rozumem w oparciu o poznawany świat, który jest wokół nas. Bo druga teologia, tak zwana święta teologia, czy teologia objawiona, dla niej punktem wyjścia są dane objawienia, a więc tego, co Bóg przekazał człowiekowi, a co możemy odczytać w Piśmie Świętym, tyle że właśnie teologia jest swoistym odczytywaniem, czyli również rozumieniem, interpretacją tego, co zawarte jest w Piśmie Świętym. I to jest wtedy teologia święta, teologia objawiona. Gdy chodzi o drugą dziedzinę kultury, to mamy tutaj ludzkie postępowanie ujęte jako coś indywidualnego, i wtedy mówimy o etyce jako teorii postępowania indywidualnego, ludzkiego. Druga sfera moralności dotyczy rodziny, bo człowiek przychodzi na świat, rozwija się przede wszystkim
w rodzinie i relacje międzyludzkie, jakie panują, powinny panować w rodzinie, one są ujęte w takiej nauce, którą określano mianem ekonomii, ponieważ po grecku oikos to jest dom, a nomos to prawa, a więc chodziło o prawa rządzące życiem rodzinnym. Potem niestety to zmieniono, eliminując rodzinę, ale również i moralność z ekonomii. I trzecia dziedzina moralności to była polityka, od polis, państwo, społeczeństwo, gdzie chodziło o właśnie określenie relacji międzyludzkich w ramach tej szerszej społeczności, jaką jest społeczność narodowa czy społeczność państwowa. Gdy chodzi o kolejną dziedzinę poiesis, wytwarzanie, to tu można wymienić rzemiosło, następnie sztuki piękne i wreszcie technikę. Technika pojawiła się stosunkowo niedawno, wtedy, kiedy do wytwarzania zaaplikowano naukę, bo jak wiemy, rzemiosło wyrastało z pewnego doświadczenia, natomiast technika opiera się już na nauce. A sztuki piękne to są te sztuki, których celem jest wytworzenie dzieła, które nie ma celu praktycznego czy użytecznościowego, ale właśnie jest po to, żeby człowiek mógł je kontemplować. Tyle, że musimy pamiętać, że w okresie klasycznym rzemiosło, chociaż miało ten cel bezpośredni, użytecznościowy, utylitarny, to jednak nie było obojętne na piękno, tylko również te wytwory rzemiosła, które możemy podziwiać dzisiaj zgromadzone w różnych muzeach, one również były piękne. A więc jest to ta trzecia dziedzina kultury, poezis, wytwarzania i wreszcie ostatnia dziedzina, zwana po łacinie już religio, religią, a religia oznacza tę więź między człowiekiem i Bogiem, który dla człowieka jest zarazem stwórcą i celem życia. A więc mamy te cztery dziedziny kultury, teoria, praxis, poiesis i religio. Przedstawione tu dziedziny kultury stanowią bogactwo doświadczenia, twórczości człowieka na Ziemi mniej więcej przez ostatnie 6000 lat, bo to jest ten okres stanu cywilizowanego. W przypadku kultury zachodniej jest to okres dwukrotnie krótszy, ponieważ jeśli mówimy o kulturze greckiej, to właściwie zaczyna się ona wraz z Homerem, a to jest mniej więcej 8 wiek przed Chrystusem. Tak czy inaczej 6000, 3000 lat to jest taki bezmiar tych dziedzin kultury i osiągnięć w ramach tych dziedzin, że po pierwsze, jest rzeczą oczywistą, iż człowiek przychodząc na świat nie ma o tym zielonego pojęcia. Natomiast później wchodzenie w tę kulturę dokonuje się właśnie za pośrednictwem różnych instytucji społecznych, takich jak choćby szkoła, czy kościół, czy teatr, czy kino, to biblioteka, to są te instytucje, które mają nam pomóc wejść w dziedzictwo kultury, zapoznać się z nim, tworzyć i przekazywać dalej. Ale tu właśnie pojawia się podstawowy problem, już bardzo konkretny, kto i czy w ogóle ma nas w tę kulturę wprowadzać. Czy też my możemy sami od razu tę kulturę poznawać tak, jak nam się to żywnie podoba, czy też jesteśmy jakoś już predysponowani przez naturę do tego, żeby bezboleśnie wkraczać w kulturę i ją przyswajać, asymilować. Wobec tego powstaje pytanie o to, w jaki sposób człowiek zdobywa kulturę. I tu właśnie jest pytanie o mistrza. Przy czym warto wyjaśnić, że w języku polskim odróżniamy mistrza od nauczyciela. Natomiast w tych językach klasycznych, jak łacina czy greka, takiego rozróżnienia w zasadzie nie ma, bo po grecku występuje słowo didaskalos, a po łacinie magister. I otóż właśnie didaskalos po grecku to jest zarazem i nauczyciel, i mistrz. Podobnie
magister. Magister to jest i mistrz, i nauczyciel. A ponieważ w języku polskim występują dwa różne słowa, to warto byłoby może pokazać różnicę, jaka zachodzi między mistrzem i nauczycielem. Otóż nauczyciel byłby tym, kto przekazuje pewną wiedzę lub pewne umiejętności swoim uczniom. Natomiast mistrz to byłby ten, kto oczywiście może przekazywać taką wiedzę lub takie umiejętności, ale mówiąc o kimś, że jest mistrzem, chcemy przede wszystkim podkreślić, że on pewną umiejętność opanował w sposób doskonały. I dlatego właśnie jest mistrzem. Także to byłaby ta różnica, bardzo ciekawa różnica, którą język polski eksponuje, różnica między nauczycielem i mistrzem, a która to różnica jest mimo wszystko zamazana zarówno w języku greckim, jak i w języku łacińskim. Stąd tłumacząc z jednego lub z drugiego języka na polski, musimy głębiej zrozumieć kontekst i sens tego słowa, żeby odpowiednio raz oddać jako mistrz, drugi raz nauczyciel, bo powiedzmy sobie, pani, która w szkole podstawowej, w pierwszej lub drugiej klasie uczy biologii czy uczy matematyki, nie powiemy, że jest mistrzynią. Natomiast powiemy, że jest mistrzem profesor, który na uniwersytecie uczy fizyki i na przykład dostał nagrodę, choćby jakąś nagrodę Nobla. Przynajmniej w tych dziedzinach są to nagrody w miarę obiektywne. A więc jest mistrz i jest nauczyciel. Nauczyciel wprowadza ucznia po to, żeby mógł zdobyć pewne umiejętności albo pewną wiedzę. Natomiast mistrz, oczywiście on może nauczać, ale przede wszystkim jest ważne co to, że on te umiejętności zdobył w stopniu doskonałym i dlatego właśnie nazywamy go mistrzem. Przy czym warto zauważyć, że słowo mistrz może występować zarówno w odniesieniu do umiejętności takich bardziej przyziemnych, jak też w stosunku do umiejętności bardziej uduchowionych, bo na przykład mówimy mistrz krawiecki. Dlaczego mistrz? Dlatego, że on potrafi bardzo dobrze szyć na miarę. Ale przecież mówimy też, że ktoś jest mistrzem olimpijskim, dlatego że jest pierwszym, zdobył pierwsze miejsce, czy to będzie sprint, czy to będzie skok w dal, czy skok o tyczce. Zdobył pierwsze miejsce, czyli on jest najlepszy, najlepiej potrafi to zrobić, ale mistrzem może być właśnie również ktoś, kto posiada wiedzę w takim stopniu, że przekracza to przeciętną, nawet w danej dziedzinie, przy czym jest to również ktoś, kogo możemy nazwać twórcą, a więc w jakiś sposób również geniuszem. I mówimy, że to jest mistrz. Mistrz. Powiemy o tym, że mistrzem jest również aktor teatralny, który doskonale potrafi grać pewne role. Ale również mistrzem może być filozof. Takim mistrzem dla Arystotelesa był Platon. Z kolei dla Teofrasta mistrzem był sam Arystoteles. I współcześnie wielcy filozofowie bywają mistrzami. W przypadku Polski i naszego kręgu takim mistrzem filozofii był już świętej pamięci ojciec profesor Mieczysław Krąpiec, wychowawca wielu pokoleń polskich filozofów i twórca Lubelskiej Szkoły Filozofii Chrześcijańskiej, autor wielu, kilkudziesięciu znakomitych dzieł z zakresu filozofii. A więc to wszystko są mistrzowie. Niemniej jednak warto właśnie podkreślić tę różnicę, subtelną, ale ważną, między nauczycielem i mistrzem, różnicę, jaka pojawia się w języku polskim, a której nie ma w języku greckim i w języku łacińskim. Spróbujmy bliżej przyjrzeć się, na czym polega rola nauczyciela i w czym wyróżnia się rola mistrza. Otóż nauczyciel jest tym, kto uczy. Uczy kogoś czegoś, czego uczy. Uczy pewnej wiedzy albo pewnych umiejętności tego, kto tej wiedzy lub tych umiejętności
nie posiada. I tu trzeba zwrócić uwagę na to, że uczeń w stosunku do nauczyciela musi posiadać zaufanie. Dlaczego? Dlatego, że wiele rzeczy, o których mówi nauczyciel, uczeń nie jest w stanie zweryfikować ich, nie jest w stanie sprawdzić. Jeżeli bowiem nauczyciel mówi o tym, co znajduje się po drugiej stronie półkuli, no to uczeń w tym momencie nie poleci na drugą stronę półkuli, żeby zobaczyć, co tam takiego jest. A więc musi mieć to zaufanie do nauczyciela. I z tego właśnie względu, że przyswajanie sobie pewnej wiedzy czy umiejętności opiera się na zaufaniu, zawód nauczyciela nazywany jest powołaniem. I to właśnie należy do etosu nauczyciela, że on poprzez swój kontakt z uczniem otwiera go na prawdę, ale w taki sposób, że uczeń jest jakby bezbronny, dlatego że on nie jest w stanie sprawdzić, czy jest prawdą to, co nauczyciel mówi, czy też nie, zwłaszcza w początkowej fazie edukacji, ale równocześnie otwiera się na wiedzę tylko dlatego, że ma do nauczyciela zaufanie, którego nauczyciel w żadnym wypadku nie może nadużyć. Rola nauczyciela jest podobna do roli lekarza. Kiedy chory przychodzi do lekarza, on jakby otwiera się przed lekarzem, pozwala na to, żeby go badać, a więc ma zaufanie. Bo możliwość zbadania kogoś jest możliwością, która otwiera nie tylko drogę do leczenia, ale również drogę do skrzywdzenia. Podobnie jest w przypadku nauczyciela. On, mając przed sobą umysły otwarte na prawdę, umysły pełne zaufania, może je skrzywdzić wówczas, kiedy wykorzystuje. A na czym dokładniej polega proces nauczania? Otóż w tradycji naszej zachodniej wymieniano trzy takie elementy. Pierwszy to jest właśnie przedstawienie pewnej teorii, w skład której wchodzi przekazanie informacji, ale również ich wyjaśnienie, wytłumaczenie. Druga część to były ćwiczenia, właśnie ćwiczenia, które podejmowali uczniowie. I trzecia część to wzór. Wzór, jak coś należy zrobić, jak coś należy rozumieć. To są te trzy dopełniające się elementy. Teoria, ćwiczenia i wzór. I warto podkreślić, że teoria polega właśnie na tym, w procesie nauczania czy uczenia się, że z jednej strony podajemy pewne informacje, takie jak choćby no, data, kiedy miała miejsce jakaś wojna, bitwa pod Grunwaldem, 1410 rok. Ale nie wystarczy, żeby coś przekazać, pewną wiedzę, nie wystarczy poinformować o tych danych, ale również trzeba wytłumaczyć, czyli trzeba przejść do tego, co nazywamy rozumieniem. Otóż znowu, w sensie klasycznym, rozumienie składa się z czterech części, czy z czterech odpowiedzi na takie pytania jak: co to było, kto brał w tym udział, skąd wzięła się ta wojna czy bitwa i po co ona była. Czyli to są tak zwane cztery pytania klasyczne w filozofii: przyczyna formalna, materialna, sprawcza i celowa. I dopiero wtedy, kiedy możemy przedstawić te cztery przyczyny i odpowiedzi na nie, dopiero wtedy można mówić o tym, że coś zrozumieliśmy. Czyli musimy znać odpowiedź na te pytania, gdzie oczywiście pojawia się przyczyna i dalsza, i bliższa, no bo celem jakiejś bitwy może być zdobycie miasta, ale dalszym celem, jeszcze celem może być podbój jakiegoś państwa czy narodu. W związku z tym bardzo ważne jest, zwłaszcza w naukach humanistycznych, odwoływanie się do tych czterech przyczyn, bo dopiero wtedy rozumiemy, kiedy znamy odpowiedź na te pytania, a najważniejszą przyczyną jest pytanie o cel, ponieważ w ludzkim życiu właśnie wszystkie pozostałe elementy pojawiają się ze względu na cel, bo z uwagi na cel dobieramy i środki,
i to, co nazywamy istotą czy formą, a więc jeżeli na przykład chcemy mieszkać, no to stosownie do naszych możliwości opracowujemy projekt jako przyczynę wzorczą pewną, potem dobieramy materiał, szukamy majstrów i koniec końców powstaje dom, który ma pełnić określoną funkcję. Jeżeli tą funkcją będzie tylko chęć jakiegoś przeżycia pod dachem, żeby deszcz nie padał czy śnieg, to oczywiście taka architektura może być bardzo prosta, jak szałas. Natomiast jeżeli dom ma pełnić funkcję cywilizacyjną, to rzecz jasna, że musi on spełniać również pewne wymogi estetyczne związane z kulturą i tradycją danego kraju czy danego narodu. A więc nauczyciel poprzez teorię, poprzez ćwiczenia, i tu jest drugi punkt bardzo ważny, mianowicie zauważono, że człowiek, nie posiadając pewnych umiejętności, on je zdobywa nie wtedy, kiedy zrozumie coś, tylko wtedy, kiedy sam zaczyna ćwiczyć i to ćwiczyć często. A więc nie wystarczy jednokrotne wykonanie jakiejś czynności, żeby opanować pewną umiejętność, tylko właśnie trzeba ćwiczyć często. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywa to, co było popularne w pewnych kręgach, mianowicie nauka gry na fortepianie, czy nauka gry na jakimś instrumencie, bo to właśnie wtedy zaczynamy rozumieć, co to znaczy powtarzać, żeby opanować tę umiejętność. Nie wystarczy raz z nut odegrać jakiś utwór, tylko trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, aż wreszcie, czasami to mogą być miesiące, ten utwór gramy już płynnie. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby być mistrzem, ale wychowawcza rola muzyki była bardzo silnie podkreślana w naszej tradycji i właśnie w domach, w których pielęgnowało się wysoką kulturę, tam właśnie zawsze był fortepian czy pianino, jakby było pomieszczenie mniejsze i młody człowiek grał, przychodził nauczyciel i można było poćwiczyć, aż opanowało się dany utwór w stopniu nie tyle doskonałym, ale takim, no byśmy powiedzieli, bezbłędnym. Ćwiczenie czyni mistrza, ćwiczenie wyrabia w nas tę sprawność, że posiadamy umiejętność, ta umiejętność jest powtarzalna. Dlatego tak ważne jest, aby właśnie ćwiczyć. I po to, żeby ćwiczyć, trzeba właśnie z jednej strony mieć nauczyciela, który będzie odpowiednio korygował nasze błędy, bo my sami nie jesteśmy w stanie zdystansować się do tego, jak gramy, a przynajmniej w bardzo małym stopniu, zwłaszcza zaś w fazie początkowej opanowywania pewnej umiejętności. Z drugiej strony potrzebujemy kogoś, kto będzie dla nas pewnym wzorem i dlatego ważne jest, tak jak w przypadku muzyki, aby usłyszeć i zobaczyć, jak nauczyciel gra, po to, żeby go następnie naśladować. A więc kolejnym elementem zdobywania wiedzy i umiejętności jest naśladowanie nauczyciela. I dlatego też tak ważny jest ten kontakt między uczniem i nauczycielem, że nauczyciel uczy nie tylko poprzez teorię, suchą teorię, ale poprzez to, że sam staje się pewnym wzorem do naśladowania, bo sam potrafi wykonać pewne czynności. I tu z kolei, jeśli chodzi o nauczycieli, zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście oni w sensie ścisłym nie są mistrzami w większości wypadków, bo nie potrafią grać tak jak no, Paderewski, czy Zimmermann, czy obecnie Blechacz, jeśli chodzi o nauczycieli muzyki, nauczycieli fortepianu, ale jednak jest to taki poziom gry, że w pewnej fazie opanowywania umiejętności gry na fortepianie on wystarczy. I dlatego też musimy pamiętać, że jeżeli zależy nam na tym, żeby ktoś opanował pewną umiejętność, czy zdobył pewną wiedzę, on musi nie tylko rozumieć, ale również musi to robić. A robiąc, wyrabia w sobie tę trwałą umiejętność, czyli powtarzalność, i równocześnie po to, żeby to było coraz doskonalsze, musi mieć wzór, musi widzieć i musi słyszeć,
jak to się robi, i musi mieć kogoś, kto będzie widział i słyszał, jak on to robi, bo wtedy jest szansa na to, że zostaną wyeliminowane błędy, a pewien poziom, dobry poziom będzie coraz bardziej podwyższany. Kiedy obserwujemy fazy zdobywania wiedzy i umiejętności przez ucznia, to właśnie w tradycji klasycznej podkreślano, że z biegiem czasu uczeń z jednej strony coraz bardziej się usamodzielnia, z drugiej jednak strony potrzebuje nauczycieli na coraz wyższym poziomie, a wreszcie potrzebuje coraz lepszych wzorów. Albowiem, i tu musimy to wyakcentować, ideał kultury klasycznej polegał na tym, żeby człowiek opanował pewne umiejętności w stopniu doskonałym, a to jest możliwe wtedy, kiedy będzie miał dobrych nauczycieli, kiedy wśród uczniów będzie panowała szlachetna rywalizacja, a nie to, co dzisiaj nazywamy wyścigiem szczurów. I myśl tę właśnie o szlachetnej rywalizacji wyrażało łacińskie powiedzenie primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych, czyli wszyscy są jakby równi, ale ten jeden jest pierwszy. Chodziło o to, żeby nie zrazić z jednej strony tych, którzy są trochę gorsi, ale z drugiej strony, żeby ten, który jest pierwszy, żeby nie stracił rozumu, czyli nie stał się po prostu pyszny. I stąd właśnie chodziło o tę szlachetną rywalizację, która miała tę dobrą zaletę, że między uczniami, czyli między rówieśnikami, panowała życzliwa atmosfera, atmosfera serdeczna. I co więcej, dla tych tak zwanych gorszych, właśnie wpatrywanie się w kogoś lepszego, jeżeli ten ktoś lepszy był człowiekiem szlachetnym, to wpatrywanie się w kogoś lepszego właśnie było motywem dalszego rozwijania się na moją miarę. Chociaż ja może nie jestem aż tak uzdolniony jak ten ktoś. Niemniej jednak widząc, że można osiągać coraz wyższe poprzeczki, to ja naśladując go na swoją miarę też będę się rozwijał. Więc ta zasada primus inter pares, pierwszy wśród równych, ona miała dobroczynny wpływ na relacje międzyludzkie, które pozbawiane były tej nienawiści czy zazdrości i wzajemnego wyniszczania się, bo w końcu ten, który był najlepszy, zostawał sam, a nie ma króla bez dworu. Dlatego tak ważne było pilnowanie, aby w środowisku szkolnym, w środowisku rówieśników, uczniów, żeby pielęgnować tę serdeczność i życzliwość, nie po to właśnie, żeby jeden drugiemu zazdrościł, czy żeby był lepszy, dlatego że jest najlepszy, tylko po to, żeby będąc lepszym, mógł jakby ciągnąć za sobą innych, dzięki czemu oni również będą stawali się coraz lepsi. A więc to jest ta znakomita zasada, której celem było wytworzenie społeczeństwa zdrowego, społeczeństwa, które potrafi się rozwijać i które potrafi nawzajem sobie pomagać. A to jest możliwe wtedy, kiedy w szkole stworzona jest właśnie taka atmosfera, gdzie z jednej strony nauczyciel jest szanowany jako ten, który wie lepiej i więcej potrafi, dlatego że jest starszy, choćby z tego tytułu, i miał czas na to, żeby zdobyć więcej wiedzy, więcej umiejętności, ale z drugiej strony w środowisku rówieśników to oko nauczyciela działa w sposób kojący, czyli jakby pozwala na to, żeby z uczniów jakby promieniowało to, co lepsze, a nie to, co gorsze. Dlatego też należy wracać właśnie do tych ideałów relacji między uczniami i nauczycielem, ale również między uczniami samymi, z uwagi na to, że wśród nich jest taki nauczyciel, który potrafi zrozumieć rolę swojej pracy jako pewnej służby w stosunku do młodszych pokoleń. Tę służbę określano w tradycji i bardzo pięknie o tym pisze święty Tomasz Zakwinu w takim krótkim dziełku De Magistro, czyli o nauczycielu, że jest to dzieło miłosierdzia.
bo człowiek, przychodząc na świat, jest jakby skrzywdzony. On nie posiada tej wiedzy i tych umiejętności, jakie chciałby posiadać, a których zdobywanie nie przychodzi ani z natury, ani też nie przychodzi spontanicznie i szybko, tylko to wszystko trwa w czasie. I dlatego proces edukacji był rozpisany w czasie, w taki sposób, żeby spokojnie można było kolejne progi pokonywać. Warto jeszcze zastanowić się nad swoistą rolą nauczyciela, który jest jakby pośrednikiem między uczniem i mistrzem. Dlaczego? Dlatego, że nauczyciel z jednej strony zdaje sobie sprawę z tego, czyli rozpoznaje, jakie naturalne uzdolnienia posiada jego uczeń, ale z drugiej strony jest zdolny rozpoznać mistrza, czyli mistrzowskie wykonanie, mistrzowskie umiejętności, których on sam może nie posiadać, ale potrafi je rozpoznać, bo uczeń tego jeszcze nie potrafi. Także ta rola jest bardzo, bardzo cenna, ponieważ pozwala na to, żeby uczeń nie tylko prawidłowo się rozwijał, ale również żeby miał jako cel konkretny, bo właśnie wzór, mistrzowskie wykonania. Rola nauczyciela jest dlatego ważna, że bez nauczyciela sam uczeń nie jest w stanie rozpoznać, jakie posiada zdolności i równocześnie w jaki sposób powinien rozwijać te umiejętności, żeby je rozwijać w sposób prawidłowy. Tu można przytoczyć opowiadanie w pamiętnikach Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego pianisty, który wspomina, że właściwie dopiero Leszetycki, gdy Paderewski był już dojrzałym młodzieńcem, dopiero Leszetycki w Wiedniu ustawił mu prawidłowe uderzenie, które przedtem było nieprawidłowe. A na czym polega prawidłowe, nieprawidłowe? Na tym, że jeżeli jest nieprawidłowe, to może spowodować niemożliwość dalszego rozwijania się, żeby po pierwsze grać utwory coraz trudniejsze i po drugie, żeby grać coraz lepiej. Z drugiej strony sam Paderewski, kiedy już był mistrzem światowej sławy i stosunkowo często podróżował po Ameryce z koncertami, on właśnie wspominał, jak podczas wykonywania niektórych utworów panowała cisza, którą przerywało szeleszczenie kartek z nutami, ponieważ okazało się, że po prostu nauczyciele muzyki, słysząc o jego koncertach, przychodzili razem ze swoimi uczniami po to, żeby mogli nie tylko usłyszeć, ale właśnie podpatrzeć, do tego były potrzebne nuty, podpatrzeć, jak Paderewski gra. A więc to jest właśnie ten nauczyciel, który nie uważa siebie za alfę i omegę, że on jest najlepszy, ale jest to ktoś, kto potrafi z jednej strony rozpoznać potencjał ucznia po to, żeby prawidłowo go prowadzić, a z drugiej strony potrafi rozpoznać i uszanować i nauczyć ucznia, jak może mistrz grać, jak mistrz może przemawiać, jak mistrz może być inteligentny czy nawet mądry. To jest ta właśnie rola nauczyciela, bez której nie będzie relacji uczeń-mistrz, bo potrzebny jest nauczyciel. I to jest ta perspektywa pracy nauczyciela, który z jednej strony jest odpowiedzialny za rozwój powierzonych mu pociech, a z drugiej strony ten rozwój ma być ukierunkowywany na coraz wspanialsze dzieła, czy coraz wspanialsze postacie. To tworzy ten właśnie klimat, świat kultury zachodniej w najlepszym tego słowa znaczeniu. Uczeń, nauczyciel, mistrz. To jest ten świat, który wypełnia kulturę, bo właśnie kultura polega na tym, że możemy nie tylko prawidłowo się rozwijać, ale również osiągać coraz wyższy poziom. To jest sens kultury zachodniej, właśnie kultury humanistycznej, gdzie człowiek jest sprowadzony nie do tylko kogoś, kto wykonuje pewien zawód, ale przede wszystkim wyeksponowana jest jego
osobowość i to, że ostatecznie jest osobą, a więc, że powinien integralnie się rozwijać. I ten rozwój integralny obejmuje poszczególne dziedziny kultury. Obejmuje teoria, praxis, poiesis, religio, czyli obejmuje poznanie naukowe, obejmuje moralność, obejmuje sztukę, obejmuje religię. Tu w każdej z tych dziedzin potrzebujemy nauczyciela. Spróbujmy zobaczyć, na czym polega różnica w roli nauczyciela, gdy chodzi o teoria, czyli naukę, praksis, moralność, sztukę czy religię. Nauka. Są różne nauki i w różny sposób należy do nich podchodzić. Bo są takie nauki jak nauki ścisłe, choćby matematyczne, gdzie cała rzecz polega na pewnej umiejętności wykonywania operacji na liczbach. I tu wiadomo, że są, to już jest stwierdzone, są osoby, którym tu idzie bardzo łatwo, bardzo sprawnie przebiega liczenie, operowanie na wartościach matematycznych, a są takie, gdzie jest to trudne, po prostu jest to trudne i dlatego też nie można w ten sam sposób wymagać opanowania w takim samym czasie określonej wiedzy. Przykładanie tej samej miary jest pomyłką, dlatego że w imię fałszywie pojętej równości traktuje się ucznia każdego tak, jakby posiadał te same umiejętności czy zdolności naturalne, a to nie jest prawda. Z drugiej strony są nauki humanistyczne i tutaj bardzo ważne jest, żeby w tych naukach uczyć nie tylko poprzez informację, tak zwaną suchą informację, ale żeby umieć rozpalić ucznia, żeby nadać rangę przedmiotowi poprzez zapał, jaki okazuje sam nauczyciel. Kiedy zajmuje się na przykład historią i opowiada o dziejach Grecji, o Homerze, o Platonie, o Arystotelesie, o Temistoklesie, o Sokratesie, czy później w dziejach Rzymu, o Cezarach, o Republice, czy o dziejach Polski. To wszystko wymaga nie tylko wiedzy, ale również zapału, żeby temu nadać jakąś pewną wartość, którą potem dopiero człowiek rozpozna, bo w przypadku matematyki możemy mówić o tym, że to jest po pierwsze, kto komuś łatwo przychodzą te rachunki, ale z drugiej strony powiemy, że no, matematyka jest bardzo gałęzią, bardzo ważną, ponieważ dzięki niej rozwija się technologia, a dzięki technologii mamy samoloty, komputery czy komórki. Natomiast w przypadku dziedzin humanistycznych młody człowiek nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, że one właśnie wypełniają treść życia ludzkiego, podczas gdy technologia dostarcza nam tylko środki do życia. Wspaniałe, na wysokim poziomie, ale to nie jest cel życia, to są środki życia. Natomiast człowiek powinien żyć właśnie tą kulturą duchową, do której jest przygotowywany poprzez nauki humanistyczne. I wreszcie trzecia dziedzina, mianowicie filozofia, która szuka mądrości. I znowu tutaj bardzo ważne jest odróżnienie mądrości od tak zwanego filozofowania, od którego większość ludzi i słusznie po prostu się odsuwa, bo filozofowanie to nie jest to samo, co szukanie mądrości. Czy teologia, która pozwala nam w sposób właśnie racjonalny, na tyle, na ile to możliwe, nie całkowicie, ale na tyle, na ile to jest możliwe, przybliżyć człowiekowi Boga w taki sposób, żeby Bóg nie został wykluczony właśnie ze sfery racjonalnego poznania. To, na co zwraca uwagę papież Benedykt XVI w Ratyzbonie na wykładzie, że Bóg, Boga też można poznawać, choć do pewnego stopnia, ale racjonalnie. Bóg nie jest przeciwko rozumowi, a rozum nie może być przeciwko Bogu. A więc to jest znowu jakby zwrócenie uwagi na to, że sfera poznania jest bardzo ważna. Właśnie poznania teoretycznego, którego celem jest prawda. I tu dotykamy specyfiki kultury zachodniej, bo tylko w kulturze zachodniej powstała, dokładnie za sprawą Greków, ta dziedzina kultury, którą nazywamy nauką. Właśnie nauką ze względu na to, że jej celem jest prawda jako prawda. To jest ten skarb
a nie dlatego, że coś z niej jeszcze wynika, tylko prawda jako prawda. To jest skarb kultury zachodniej. W przypadku praksis postępowania moralnego znowu widzimy, jak ważne jest z jednej strony nauczyciel, nauczyciel, który pokaże, jak należy postępować i który zwróci uwagę na to, jak postępować nie należy. I wiadomo, że w pierwszym rzędzie takim nauczycielem są rodzice. Właśnie mama i tata i ci starsi rodzice rodziców, czyli dziadkowie, ponieważ oni przebywają od samego początku ze swoim dzieckiem, a więc mogą je codziennie i powinni odpowiednio układać, żeby tak, a nie inaczej postępowało. Tego już niestety za rodziców nauczyciel nie zrobi, ponieważ to wymaga czasu i to wymaga dłuższego przebywania, a nauczyciel w szkole pojawia się tylko na godzinę, nauczyciel fizyki pojawia się 2 razy w tygodniu, czy 3 może, i wiadomo, że on się nie zajmuje wychowaniem. Dlatego też bardzo ważną rolę odgrywają tutaj rodzice, którzy potrafią wziąć odpowiedzialność i wychowywać swoje dzieci. To jest podstawowa rola rodziców, bycie nauczycielem i mistrzem w tym sensie, że dziecko najpierw patrzy na rodziców, zwłaszcza na mamę, jako na pewien wzór. I wychowanie w większym stopniu dokonuje się za sprawą bycia wzorem dla własnego dziecka niż poprzez jakieś teoretyzowanie. Dlatego rodzice muszą pamiętać, że jeżeli ich zachowanie, ich postawa, zwłaszcza w obecności dziecka, będzie przeczyła tym wymaganiom, jakie stawiają swojemu dziecku, wówczas efekt wychowawczy będzie żaden. Rodzice są, przynajmniej w pewnym etapie, są zarazem nauczycielami i mistrzami. Oczywiście z biegiem czasu dziecko ma coraz większe i potrzeby i w coraz większym stopniu uświadamia sobie, że obok rodziców istnieją też inni ludzie dorośli, czy kiedyś nawet żyli, i szuka nowych wzorów, ale właśnie te nowe wzory też powinny być pokazywane jako wzory sprawdzone przez rodziców. I te wzory mogą dotyczyć osób, które zajaśniały swoją postawą w życiu publicznym, obecnie czy w historii, dlatego odwołujemy się do tak zwanych bohaterów, to byli bohaterowie, czyli ludzie, którzy w sposób nieprzeciętny potrafili zachować pewną postawę, jakby na przykład męstwo. Nie bali się bronić ojczyzny, nie bali się zginąć, byli to też ludzie ofiarni. A więc szukamy takich postaw wśród konkretnych ludzi rozpoznawalnych w danym społeczeństwie po to właśnie, żeby pokazać, że tak można postąpić. Że tak można postąpić i że to jest wzór, który należy pielęgnować i do którego należy się odwoływać, jeśli my mamy wątpliwości, jak postąpić. To są nasze wzory. I wreszcie trzeci jakby wzór po rodzicach i po bohaterach to są oczywiście już wzory najwyższe postępowania, dla których pierwszym jakby wzorem jest sam Chrystus Pan, który swoim nie tylko słowem, ale i życiem pokazał, jak należy postąpić w najtrudniejszych nawet sytuacjach i który równocześnie sam pouczał, przekazywał pewną wiedzę i przekazywał pewne rady, jak należy postępować po to, żeby osiągnąć życie wieczne, czyli żeby się zjednoczyć z samym Bogiem. I potem po kolei mamy właśnie i Matkę Boską, i świętych, którzy zajaśniali cnotami w stopniu heroicznym, co zostało jakby zaakceptowane, zaafirmowane czy potwierdzone przez Kościół. A więc tu pojawia się z jednej strony nauczyciel, ale z drugiej strony również mistrz właściwego postępowania po to, żeby człowiek w swoim życiu moralnym miał przed oczami zawsze to, co lepsze niż to, co gorsze, czyli żeby nie odwoływał się do głosu większości i mówił, że ja też mogę zrobić coś złego, bo większość robi coś złego, tylko żeby pamiętał, że większość nie jest tutaj miarodajna. Miarodajne są zasady i miarodajne są wzory najwyższych lotów. I to jest właśnie sfera postępowania moralnego.
do której wychowywani jesteśmy za sprawą nauczycieli, jakimi są najpierw rodzice, a gdzie wzory czerpiemy od rodziców, od bohaterów narodowych i od świętych. Spróbujmy zastanowić się, co będzie, gdy odrzucimy nauczyciela i odrzucimy mistrza z procesu edukacji, czyli właściwie z kultury, bo edukacja jest prowadzeniem do kultury. A właśnie dzisiaj próbuje się podważać znaczenie nauczyciela, odbierając mu autorytet w imię hasła, no, tego, co nazywa się partnerstwem, czyli praktycznie uczeń i nauczyciel to są koledzy czy koleżanki. Nie mówiąc już o mistrzu, którego ma nie być. Otóż w momencie, kiedy odrzucimy nauczyciela jako kogoś, kto posiada autorytet, a autorytet oparty jest na tym, że jest to osoba należąca do starszego pokolenia, osoba, która posiada większą wiedzę czy więcej umiejętności opanowała niż uczeń, w tym momencie co się dzieje? Jaką postawę przyjmuje uczeń? Otóż trzeba zauważyć przede wszystkim, że w większości uczenie się. Warto też zwrócić uwagę na inną negatywną konsekwencję zaniku autorytetu, którym powinniśmy darzyć nauczyciela. Mianowicie powstaje zjawisko fatalne dla życia społecznego i życia moralnego, jakim jest relatywizm. Bo w przypadku nauczyciela, który posiada autorytet, młody człowiek, który nie ma szansy na to, żeby dokładnie sprawdzić i zweryfikować to, czego jest nauczany, on właśnie traktuje jako prawdę to, co przekazuje nauczyciel, ponieważ nauczyciel jest dla niego autorytetem. Tak jak we wczesnych latach takim autorytetem są rodzice, zwłaszcza mama. Dziecko uważa coś za prawdę, dlatego że mama tak powiedziała. Później uważa za prawdę, ponieważ nauczyciel tak powiedział. Więc jeżeli nauczyciel zostanie pozbawiony autorytetu, wówczas nie ma tego powodu, dla którego uznać należy coś, czego młody człowiek sam jeszcze nie może sprawdzić, że to jest prawda. I w związku z tym powstaje takie zjawisko, że właściwie to już nie ma prawdy, tylko są równoważne opinie. I na tym właśnie polega relatywizm, że uznaje się wszelkie opinie za równoważne, a jeżeli są równoważne, to właściwie nie ma powodu, żeby jedną uznawać za lepszą od drugiej. Ale no, póki to jest na poziomie opinii, to nic takiego wielkiego jeszcze się nie dzieje, ale przecież życie składa się z decyzji. Trzeba podejmować decyzje, czy to osobiste, czy w wymiarze społecznym, i wówczas jest pytanie, którą opinię przyjmiemy jako tę wiążącą. No i co, jeżeli nie kierujemy się kryterium prawdy, no to pozostaje nam siła. A więc ten, kto ma siłę, narzuca swoją decyzję, decyzję, która może być błędna, szkodliwa i również fałszywa, oparta na kłamstwie. Dlatego też forsowanie czy promowanie tak zwanego relatywizmu jest rzeczą bardzo niebezpieczną z punktu widzenia zarówno moralnego, jak też również z punktu widzenia społecznego. I nikt, kto jest odpowiedzialny i rozumny, nie może głosić relatywizmu, ponieważ on kończyć się może, no, bardzo nawet tragicznie. Dlatego trzeba zwrócić uwagę właśnie na ten związek między poznawaniem prawdy a autorytetem nauczyciela, który jakby sobą i swoimi umiejętnościami, swoją pozycją gwarantuje, że to, co teraz mówi, a czego uczeń nie może sprawdzić, to jednak tak jest w rzeczywistości. Jeżeli nauczyciel zostanie pozbawiony autorytetu w imię partnerstwa, to nie ma już kto gwarantować. Wszyscy są równi, a więc i opinie są równe. I wówczas ten młody człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że przyjdzie moment, kiedy będzie musiał podejmować decyzję on sam albo inni, ale takie decyzje, które i jego będą dotyczyć, i co się okaże, że są to decyzje, które są siłą, że jest to decyzja wiążąca nie dlatego, że jest słuszna, tylko dlatego, że za tym stoi jakaś siła. I w tym momencie co robić, jak się bronić, a właśnie jest to konsekwencja promowania partnerstwa w szkole.
Jest to bardzo poważny błąd o strasznych skutkach i osobistych, i społecznych. Dlatego nauczyciel powinien bronić swojego autorytetu wśród uczniów, nie dlatego, żeby pokazać, udowodnić, że on jest wyższy, lepszy od nich, bo tak nie wolno postępować, ale dlatego właśnie, że dzięki posiadaniu autorytetów, miru wśród uczniów, on może im przekazać wiele prawd, cennych rad również, które potem pomogą im w życiu, ale które przyjęli tylko dlatego, że on jest dla nich autorytetem. Z kolei warto zwrócić uwagę na skutki odrzucenia nauczyciela mistrza z procesu edukacji, właśnie mistrza. Czym to się może skończyć? Otóż w momencie, kiedy uczeń, młody człowiek potrafi odróżnić umiejętności, wykonanie błędne, poprawne i mistrzowskie, wówczas można mówić o czymś takim jak rozwój kultury wysokiej, ponieważ wiemy, że dzieło dziełu nierówne. Co innego, gdy śpiewa jakąś arię Pavarotti lub Jan Kiepura, a co innego, kiedy śpiewa, jak to mówimy, no żartobliwie, szwagier na imieninach. Otóż w przypadku, kiedy nie ma różnicy między poziomem wykonania i poziomem umiejętności, no wówczas następuje ze względu na dominację no, tych, którzy raczej nie umieją niż umieją, wówczas następuje upadek kultury wysokiej, która pomaga człowiekowi się rozwijać i następuje dominacja kultury masowej tak zwanej, czyli kultury, która tak naprawdę, nawet trudno ją nazwać kulturą, ponieważ ona nie pomaga człowiekowi się rozwijać. Jest to taki typ kultury, od jakiego należy raczej stronić, szukając jak najlepszych wzorów, właśnie mistrzowskich. I dlatego też tam, gdzie panuje ekspansja kultury masowej, próbuje się po pierwsze kokietować w pewien sposób odbiorców, wmawiając im, że to wszystko jedno, kto jak śpiewa, czy kto jak gra, czy kto jak mówi, po to, żeby zdobyć po prostu nowych klientów, bo w tę kulturę masową, w tej kulturze masowej żerują z jednej strony biznesmeni, dla których masa to jest właśnie ten klient, który będzie coś kupował, a z drugiej strony politycy, którzy czekają, polują na głosy wyborcze. Więc masa jest po to, żeby jednym dać zarobić, a drugim dać władzę. I stąd właśnie, chcąc bronić się przed promowaniem kultury masowej jako w ogóle kultury, musimy w procesie uczenia pomóc uczniom, pomóc młodzieży w rozpoznawaniu arcydzieł, po to, żeby poprzez te arcydzieła omijali mielizny kultury masowej, bo inaczej, jeśli pozostaną na etapie kultury masowej, to staną się łatwym łupem właśnie tych różnych handlarzy czy polityków, którzy traktują ludzi wyłącznie w sposób instrumentalny, narzędny. To jest tylko ktoś, kogo się łupi z jego pieniędzy albo od kogo bierze się głos. I to wszystko. Nic więcej nie potrzeba. Tymczasem nasze ideały są inne. Chodzi o to, żeby to człowiek się rozwinął i żeby on dojrzewał w społeczeństwie dzięki temu, że będzie coraz lepiej rozpoznawał, co jest prawdą, a co kłamstwem, dzięki temu, że będzie rozróżniał subtelności, różnicy między dobrem i złem, czy pięknem i brzydotą, czy świętością, a jakimś satanizmem, który z różnych stron również nas tutaj atakuje. A więc jednym słowem mówiąc, nie można procesu uczenia sprowadzić tylko do tej fazy pośredniej, bo trzeba mieć na uwadze również to, co najlepsze, najwspanialsze, najpiękniejsze. I to są właśnie mistrzowie, mistrzowskie wykonania, mistrzowskie postawy. To jest specyfika kultury zachodniej, która pozwala na to, aby człowiek mógł się rozwijać. To jest jej sen, mógł się rozwijać, ale w taki sposób, że to on o tym decyduje, on tego chce. I im bardziej się rozwija, tym lepiej rozumie, że to jest właściwy kierunek. Warto na koniec zwrócić uwagę na to, że człowiek z natury ma
tę otwartość i pragnienie uczenia się. I to uczenia nie od samego siebie, tylko właśnie od osób drugich. Te osoby drugie to najpierw rodzice, a później nauczyciele. I teraz, jeżeli w danej kulturze następuje zaburzenie tych relacji, czyli podważa się autorytet rodziców, podważa się autorytet nauczycieli, wówczas na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że następuje jakaś próżnia, że ten człowiek od najmłodszych lat będzie zdany na samego siebie, ale tak nie jest. Bo właśnie wtedy, kiedy następuje odrzucenie autorytetów takich jak rodzice czy nauczyciele, pojawiają się pseudoautorytety, pojawiają się po prostu manipulatorzy. Pojawiają się ukryci rodzice i ukryci nauczyciele, pseudorodzice i pseudonauczyciele. I oni lęgną się przede wszystkim w środkach masowego przekazu i w kulturze masowej. Bo młody człowiek szuka jakiegoś odniesienia, szuka kogoś, kto potwierdził mu, albo odwrotnie, stwierdziłby, że to jest niewłaściwa droga, którą ktoś idzie, szuka takiego potwierdzenia. I jeżeli nie darzy szacunkiem swoich rodziców czy swoich nauczycieli, wówczas zaczyna szanować te postacie, które pojawiają się w mediach. A będą to właśnie aktorzy, piosenkarki, politycy, dziennikarze, ktoś, kogo on osobiście nie zna, tylko jest to ktoś, kogo media odpowiednio spreparowanego pokazują w sposób atrakcyjny i nawet budzący zaufanie, ale to wszystko jest sztuczne, to jest spreparowane, to jest manipulacja. I w związku z tym istnieje właśnie takie niebezpieczeństwo, że ten cały system, który nakręca podważanie autorytetu rodziców i nauczycieli, ten cały system jest po to, żeby można było manipulować od najmłodszych lat człowiekiem, potem po to, żeby on później stał się właśnie częścią takiej masy, którą inżynierowie społeczni mogą stosownie do swoich interesów czy do swojej ideologii sterować. Dlatego też, zdając sobie z tego sprawę, że człowiek nie rozwinie się bez rodziców i bez nauczycieli, którzy będą posiadać autorytet i którzy będą zdawali sobie sprawę z tego, z tej wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spada, właśnie ze względu na to, że są tym odniesieniem dla młodszych pokoleń, bez takich autorytetów kultura zachodnia upadnie, ale to oznacza, że człowiek upadnie, że my przestaniemy się w ogóle liczyć w świecie nie tylko cywilizowanym, ale w ogóle w świecie. Więc tu sprawa odzyskiwania autorytetu przez rodziców i nauczycieli jest sprawą podstawową, ponieważ widać wyraźnie, że ktoś próbuje podkopać to zaufanie po to, żeby mieć rząd dusz nad najmłodszymi pokoleniami. Jest to więc sprawa życia i śmierci, odzyskiwania autorytetu rodziców, nauczycieli, pokazywania najlepszych wzorów, właśnie które są dziełem mistrzów. To jest sens, najgłębszy sens walki o kulturę zachodnią dzisiaj, po to, żeby człowiek mógł żyć po ludzku, czyli w taki sposób, że to on decyduje o sobie, ale w świetle poznawanej prawdy, którą potrafi poznać, a nie tylko opinii, i za pomocą sprawnej woli, kiedy potrafi pójść za poznanym dobrem jako dobrem słusznym. To jest właśnie cel kultury zachodniej, który jest realizowany za pośrednictwem rodziców, nauczycieli i mistrzów. To w tej przestrzeni rozgrywa się ten dramat bycia człowiekiem. I jeżeli rodzice, nauczyciele, mistrzowie uświadamiają sobie, jakie są ich obowiązki względem młodszych pokoleń, wówczas zasłużą na to, o czym mówił Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej, która była takim dziełem, no, jakie wychowało setki pokoleń i to też w różnych cywilizacjach. Mianowicie Arystoteles
analizując sprawiedliwość, która, jak wiadomo, jest definiowana w ten sposób, po łacinie mówiąc, cuique suum, czyli oddać to, co komuś się należy. Otóż Arystoteles zauważył, że są tacy, wobec których nigdy nie wypełnimy tej zasady sprawiedliwości, nie oddamy im tego, co im się należy. A więc, po pierwsze, nie oddamy Bogu tego, co On dla nas zrobił, bo Bóg nas stworzył, a my Boga przecież nie stworzymy. A więc ten dar, jaki otrzymaliśmy od Boga, my nie jesteśmy w stanie wyrównać, nie jesteśmy w stanie okazać wdzięczności. Podobnie nie jesteśmy w stanie wyrównać tego dobra, jakie otrzymaliśmy od naszych rodziców, a wreszcie, zauważa Arystoteles, nie jesteśmy w stanie odwdzięczyć się nauczycielom. A więc Bóg, nauczyciele, rodzice, to są ci, wobec których my nie możemy się odwdzięczyć tak, jak na to zasługują. W związku z tym to, co możemy okazywać, to głęboką cześć za to, co dla nas uczynili. I dlatego też, podsumowując te rozważania na temat roli mistrza w kulturze Zachodu, musimy podkreślić, że właśnie jest to ta perspektywa życia człowieka, która otwiera go ostatecznie na Boga, jako na nie tylko sprawcę życia i istnienia ludzkiego, ale również jako na cel i pełnię doskonałości. Dziękuję bardzo.